Witam Państwa po bardzo długiej przerwie w nagrywaniu filmów, spowodowanej troszkę pracą, troszkę brakiem czasu. Ale to nie tak, że porzuciłem moją pasję, moje hobby, jeśli chodzi o militaria. Cały czas w to brnę. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować austriacką myśl technologiczną, jeśli tak to można nazwać, a mianowicie Glock 17, wyprodukowany przez firmę Umarex, niemieckiego producenta, we współpracy z austriacką firmą Glock. Jest to w pełni licencjonowana replika. Sprawdźmy, co kryje się w pudełku. Replika została zakupiona na potrzeby testów w znanej sieci sklepów militaria.pl, a więc sprawdźmy, co jest w środku. Solidnie zapakowane, jak na Umarexa przystało. Na pierwszy ogień idzie kluczyk do przykręcania kapsuły. Dość malutki, niepozorny imbus, szósteczka chyba. Mały, krótki, no bo w sumie po co większy. Jest oto i on, proszę Państwa. Glock 17. Waga pistoletu dość realna, muszę przyznać. Z tego, co podaje producent, waży on tyle, ile oryginał. Posiada on blowback, blokadę spustu, tutaj, oraz kolejną blokadę pod pistoletem, która uniemożliwia w pełni strzelanie. Glock jest wykonany z polimeru, cała okładzina, natomiast zamek, jak w oryginalnej, jest wykonany z metalu. Magazynek. Tutaj trzeba o tym wspomnieć, gdyż jest to bardzo ciekawa replika, a mianowicie posiada on aż 4 małe magazynki bębenkowe, które mieszczą każdy, nawet nie liczę, ile zaraz to zrobię, 2, 4, 6, 8. Każdy magazynek taki malutki mieści po 8 śrutów. I uwaga, jakich śrutów? Jest to magazynek kompatybilny ze śrutem Diabolo oraz BB, czyli okrągłym. Jeśli chodzi o strzelanie śrutem Diabolo, to odradzam używania ostrego grzybka, gdyż dość często mogą występować zacięcia. Polecam śruty Diabolo, ten płaski. I na przemian możemy strzelać raz Diabolo, raz śrutem BB. Kończy nam się jeden magazynek, przykładowo wyjmujemy i załadowujemy drugi. I możemy dalej strzelać, cieszyć się strzelaniem. Od spodu montowana jest kapsuła CO2, czyli tutaj odciągamy w magazynku taką polimerową osłonę, osadę, nie wiem jak to nazwać. Odkręcamy śrubę imbusową, załadowujemy kapsułę, zakręcamy, zamykamy i można wsadzać. Broń ta posiada blowback, jednak nie posiada blokady zamka. Co to znaczy, że niestety, ale ten zamek nie pozostaje w tylnym położeniu po wystrzeleniu ostatniego śrutu. Nie da się go zablokować w tylnym położeniu, ale posiada blowback, czyli podczas strzelania ten zamek się odsuwa do tyłu. Jest to pełny blowback, czyli co to znaczy? Mamy prześwit, dziurkę przez cały magazynek. No i to tutaj troszeczkę jest taki delikatny minus, prawda, że jednak ten zamek nie pozostaje w tylnym położeniu, że nie da się go zablokować w tylnej pozycji, ale to nic, nie będziemy się tego czepiać. Pamiętajmy, że to nie jest stuprocentowa replika. Posiada sygnowania producenta, czyli tutaj Glock na rękojeści, Glock z drugiej strony na polimerze, Glock Austria, numer seryjny wybity na zamku. No i cóż, chyba tyle. Bardzo przyjemnie leży w dłoni. Waga, tak jak wspominałem, jest bardzo realistyczna. Przyznam szczerze, że nawet nie sprawdzałem, ile on może ważyć. Chyba nawet nie wziąłem żadnej instrukcji z sobą. To już będzie można uzupełnić te dane na stronie producenta. Nie odbywałem jeszcze strzelania z tej broni. Dzisiaj podejrzewam, że to się już nie uda, bo jest troszkę późno, jestem zmęczony. Ale jeśli chodzi o klasę celności, czytałem, że jest rekreacyjna. Prędkość początkowa około chyba 95 metrów na sekundę.
Tutaj mamy stałe przyrządy celownicze z białymi punktami, aby można było również oddać strzały w warunkach słabego oświetlenia, żeby nam się to wszystko zgrywało. Zasięg. Producent podaje 20 metrów realnie. 10 metrów celny, można powiedzieć. A 5 metrów taki, że może zrobić kuku dla tarczy, dla puszki itp. Czy jest to zabawka? Nie jest to zabawka, mimo że jest to broń bez pozwolenia, to pamiętajmy, żeby się obchodzić z tym jak z bronią i zawsze traktować ten pistolet tak, jak byłby naładowany. Czyli tak nie celujemy do ludzi, do zwierząt, nie strzelamy tam, gdzie nie można, bo może zrobić kuku, to normalnie może zbić szybę, nawet podwójną, butelki, wszystko to, co może zostać stłuczone, tym możemy to zrobić, a więc nie próbujemy, nie strzelamy w miejscach niebezpiecznych. No ale czego chyba nikomu nie muszę tłumaczyć. Pojutrze spróbuję nagrać film ze strzelania, z pierwszego strzelania z tej oto broni, z tego Glocka, i będę mógł już wtedy podsumować, taką krótką wydać opinię na temat za lub przeciw zakupu tej oto broni. A tymczasem dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Wam się film, jeśli podoba Wam się przede wszystkim taki Glock 17, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i obserwujcie dalej mój kanał. Bardzo dużego rozwoju teraz nie będzie mojego kanału ze względu na pracę, ale będę się starał sukcesywnie coś dodawać. Dzięki, pozdro.